Hej, cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpio, to jest już 18 odcinek z Wiedźmina 2 Zabójcy Królów, edycja rozszerzona. Tak, nagrywałem wcześniej znowu Wiedźmina, ale jak już miałem iść do pewnego miejsca, którego nie będę spoilerował, no to nagle właśnie stało się tak, że gra mi wyrąbało. Jeszcze nie jest za późno na skruchę. Pozwolisz. Zamknij się. Czekaj, pohandlujmy. Aha, ty nie będziesz miał żadnych receptur. Ale za to zmienimy fryzurę na elfią modłę. Masz tu 30 orenów i się ciesz. Dobra, nie ma sprawy. Jeszcze kupimy sobie pewne receptury. To było u Fiovarantiego, tak, on ma. I sobie wykonamy te recepturki na utwardzoną skórę i no, solidne sukno. Jest, utwardzona skóra i solidne sukno, pięknie. Teraz idziemy to wszystko zrobić i od razu idziemy robić tą misję u Triss. Przydałoby się. Teraz wykonaj dla mnie trochę przedmiotu. Solidne sukno. Dobra, spamujemy, dopóki nie zużyjemy wszystkich składników i utwardzona skóra. Jep, dobrze, poszło. No i dobra. No, w ostatnim odcinku Geralt był na porządnym kacu. Chyba z 10 piw wypił. No i wzięło go porządnie. I to było widać, nawet bym powiedział. Tu widzę, misja wykonana. Dobra, zajmijmy się teraz tą sprawą. No niestety ja już to wszystko nagrywałem wcześniej, ale no niestety plik mi znowu wyrąbało. No i muszę to jeszcze raz nagrywać. No kurczę, to mnie trochę wkurzyło. Ale no, idziemy, mimo wszystko idziemy. Szefie, a co jest w tych skrzyniach? Skarby króla Vridanka. Vridank, jakiś król. Nie kojarzę go w ogóle. Dobra, jesteśmy na miejscu. A wy tu czego? Chcemy porozmawiać z rannym jeńcem. Właśnie. Bardzo śmieszne. No już, poszli precz. Komendant Floredo przysyła mnie, żebym go uzdrowiła. Ktoś ty? Uzdrowicielka. Nie wierzę, żeby komendant Loredo chciał elfy leczyć. Mhm. Rozkaz to rozkaz, żołnierzu. Tak, dobrze. Znajdziecie go pod pokładem. Dziękuję. No, myślałem, że wyglebi do wody. Ciszej tam na dole. Gruźnik przysnął. Ty tam ogar. Ależ go skatowali? Ma stuzin złamań. Będę potrzebowała twojej pomocy. Okay. Co mam robić? Zaklęcie, którego użyję, jest bardzo bolesne. Jeśli zacznie się rzucać, mogę go zabić. Uspokoję go znakiem akcji. Właśnie. Okej, okay, dobra. Nie ma sprawy. Się, gruźnik. Już niedługo wyśpisz się za wszystkie czasy. Jedziemy! Quick time eventa. Dobra, spokojnie. Przeżyję to. Robisz się mokra, jak na mnie patrzysz? Nic z tego nie będzie. Niedoczekanie, kurwa. Nie jestem zdrajcą. Mhm. Majaczy. Vatgern? Gdzie jestem? Na barce we Flotsam. Barka skazańców. Już po mnie. Mhm. Zaraz zobaczymy, czy będzie po tobie. Mamy wspólny cel. Obaj walczymy z Loredo. Popełniłem kiedyś błąd, ufając Dwan. Nigdy więcej. Mhm. Gdyby nie my, właśnie konałbyś w męczarniach. Gdyby nie Dwan, nie byłoby mnie tutaj. Jasne. W oddziale Jorveta jest Wiedźmin. W końcu okazał się kanalią, jak każdy Dwan. Co się stało? Zdradził. Zaproponował mi układ. Spotkaliśmy się w miejscu, gdzie rosną róże pamięci. Powinienem był się domyślić. Róże pamięci? Tak. Jedne z ostatnich. Myślał, że dla władzy nad komandem zdradzę swojego brata. Mhm. Odmówiłem i doszło do walki. Nigdy nie widziałem czegoś takiego. Żaden człowiek nie jest w stanie tak szybko się ruszać. To była masakra. Oberwałem jako pierwszy, dlatego żyję. Wykrwawiłbym się, gdyby nie znaleźli mnie ludzie Loredo. Leto zabije Jorveta.
i wszystko przepadnie. Tyle ofiar, tyle cierpienia, wszystko na marne. Mhm. Czego chce Jorvet? Dlaczego akurat Flotsam? Chędosz się. Oj, nieładnie. Nie masz wyjścia. Powiesz mi, albo cię zabiję. Nie. Jeśli zginę, Jorvet nigdy nie pozna prawdy. Flotsam to tylko początek. Nie jesteśmy bandytami, walczymy o wolność. Gdy nadejdzie czas, Jorvet odpowie na wyzwanie i wyjdziemy z lasów, by stanąć do bitwy. Jakiej bitwy? Nie powiedział. W takim razie dowiem się od samego Jorveta. Chciałbym to zobaczyć. Pewnie, że zobaczysz. Wiem już wszystko. Co teraz? Jorvet. A jeśli on też wie? To przypomnę mu stare porzekadło. Wróg mojego wroga jest moim przyjacielem. Ostrzeż go, Gwynblade. Jorvet walczy, bo to umie najlepiej. Jest Ensid. Prawdziwym, wolnym. Jednym z ostatnich. Ta walka ma sens teraz bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Jest jeszcze nadzieja. O czym ty mówisz, Ciaran? Nadzieja na co? Na zmiany, na lepsze jutro. Ja już tego nie zobaczę. Zakatują mnie na tej barce, odejdę tam, gdzie kwitną jabłonie, ale wy musicie ostrzec Jorveta. O, coś wyłapuje pamięć, Geralt. Yennefer powiedziała, że Ciri odeszła na dobre. Żyje teraz w innym świecie i jest szczęśliwa. Zanim opuściła ten świat, dała nam wyspę jabłoni. Naszą wyspę. Nie liczyliśmy czasu. Ludzie wierzą, że widma Gonu są nieśmiertelne. Pędzą przez nieboskłon, dzierżąc miecze błyskawic w trupich dłoniach. Porywają ludzi, którzy stają się kolejnymi upiornymi jeźdźcami. Spalili sad i chatę. Pancernymi buciorami podeptali naszą wyspę. Porwali Yennefer. Musiałem ją odzyskać, wrócić do rzeczywistości, wrócić na wiedźmiński szlak. Tja, ciekawe. Bardzo. Geralt, nic ci nie jest? Żyję. Na wyspie Jabłoni, pośród mgieł, po pogromie w Rivii. Ciri zabrała tam mnie i Yennefer. Upiorni jeźdźcy porwali Yenna, ja ruszyłem w pościg. Ale... Zaraz. Czuję, że wszystko zaczyna się łączyć. Gdy pół roku temu wiedźmini znaleźli mnie ledwie żywego pod Kaer Morhen, ścigały mnie upiory Gonu. Prześladowały mnie też na Podgrodziu i w Wyzimie, gdy zabiłem Wielkiego Mistrza. Teraz jestem pewien, że to nie był przypadek. Ciaran powiedział, że rosną tu róże pamięci. Cedric też o nich wspominał. Jeśli to prawda... Powinienem szukać Jorveta, a nie kwiatków. Mogłabym przywrócić ci pamięć. Jesteś pewna? Wszystko na to wskazuje. Cokolwiek blokuje twoje wspomnienia słabnie. Mając choć jeden płatek róży pamięci, mogłabym przełamać barierę. Te kwiaty naprawdę mają wielką moc. W takim razie Jorvet poczeka. Pójdę z tobą. Nie. Sam to załatwię. Poczekaj na mnie we Flotsam. Chciałam pomóc. Dam sobie radę. Mhm. To długo nie potrwa. Popytam miejscowych o elfie ruiny, znajdę róże i wracam. Poczekam. Dobrze, nie narzekaj, kobieto. Zawsze mogło być gorzej. A ten elf to rzeczywiście połamany. Że ho. Teraz popytamy miejscowych o tą różę. W Bindudze. Premii nie dostaniesz, bo nie zrobiłeś. No właśnie. Skąd ja to mogłem wiedzieć? Teraz odcinek wyjdzie krótszy, bo żem po prostu to wszystko skrócił. Tam wiecie, minąłem kwestię tatuażu na piersi, więc wiecie, to tam szczerze i tak mnie to nie obchodzi, bo przecież mam zbroję, to tego nie widać. Ale wiemy, kogo się zapytać, jeżeli chodzi o kwiaty. Jest pewnie zielarka. Dziewczyna może zostać wiedźminą.
która zajmuje się tym. No pewnie to jest ta Aneszka. O, jest tutaj na tym, na tej chatce. Gdzieś tam w środku. Popytamy ją o to. Ona będzie wiedziała najlepiej. My tam pójdziemy. Witaj. Yo. Szukam róży pamięci. Wiesz, gdzie mogę ją znaleźć, albo nie wiem, kupić? U mnie jej nie dostaniesz. Kilka lat temu dostałam taką różę od myśliwego, który chciałbym została jego kobietą. Znalazł ją w głębi lasu. Tam, gdzie nikt się nie zapuszcza. Nawet ty? A po co kusić los? Myśliwy dawno nie żyje, a był silnym chłopem i znał las. Nie śpieszno mi na tamten świat. Kto może mi powiedzieć więcej? Nikt nie zna lasu lepiej od Cedrika. Aha, czyli Cedric Wikipedia, który wszystko wie. No dobra, to idziemy do niego. Skoro on wiedział o Keiranie, o wszystkim innym, to o tym też będzie wiedział. Przecież to nie jest jakiś kurde byle kto, tylko jakiś bardzo inteligentny elf. Znajdziemy tam Cedrika, czy on bardziej się tutaj... Nie, tu nie ma go. Też go nie ma, pewnie znajdziemy go w domu. Co wyjmujesz? Przecież ja nie chciałem cię zabić. Ale widzę, że on za to chciał i to strasznie. Dobra. No, tu gdzieś jest Cedric. Idzie mi tu. Dobra, jest Cedric. Dobra, stój. Szukam róży pamięci. Możesz pomóc? Mówisz o kwiatach Heldana i Cymoril. Tak, Gwynblade, wiem gdzie rosną. Gdzie? W ogrodzie wiecznych kochanków. Gdzie to jest? To nie miejsce dla ludzi. Loredo płaci za rzeźby z ogrodu. Nie pracuję dla Loredo. A masz coś do picia? Wódkę najlepiej. Cedric. Kiedy ja muszę się napić, zjawy nadchodzą, będą mnie męczyć wizjami. Czuję to. Masz wódkę? No masz. Trzymaj. Dziękuję. Las jest spokojniejszy, odkąd zabiłeś Keirana. No kurde, nie zmieniaj tematu. Róże pamięci. Gdzie je znajdę? Idź na południe w głąb lasu, aż do jeziora. Uważaj na Endriagi, Nekkery i pułapki. Ogród Eldana i Cymoril jest nieopodal, na wzniesieniu. Wykończysz się, Cedric. Nie pij tyle. Wolę alkoholową mgłę niż szaleństwo. Dobra, idziemy. O, ale teraz nam odbiło. O, jak... Dziwnie nam się teraz chodzi. Akurat jest dobre. Mało takiego motywu jest. Jak na przykład w Wiedźminie, w Assassin's Creed 4, który też jest motyw alkoholowy. Tam to można się nachylać chyba do nieprzytomności, o ile ma się sporo hajsu. Szkurde, musiałeś tą pułapkę nadepnąć. Dobra, wchodzimy. Nawet nie ma 15 minut, wyrobiłem się. Zaraz zrobię sobie save'a. No włącz ten amulet, żebym na te pułapki nie musiał nadeptywać. To właśnie jest najgorsze. Że wejdę w pułapkę, zatrzyma mnie na sekundę i kurde klops. Będzie. Zaraz sobie zrobię save'a, bo właśnie w tym miejscu, tam na górze, jak przechodziłem dalej, to mi wywaliło grę. Nie wiedzieć z jakiej to przyczyny, ale wywaliło mnie. Zaraz sobie zrobimy save'a. Najlepiej bym zrobił teraz, bo kurczę, obawiam się, że będę miał pewne problemy. Jak mi kurczę na przykład nie wywali. A jakby mi wywaliło, to wiecie, mam wtedy problem. Dobra, wchodzimy na górę. Geralt, dajesz. Dajesz czadu. Zrobię jeszcze cięcie na chwilę. Okej. Okay. Już. Jestem. O, wywali. O, nie tym razem, Okej, okay, jesteśmy. Elfickie ruiny. Co my tu mamy do roboty? To ciekawe. Przeszliśmy tu sami po prostu. A sprawdzę jeszcze na misję. Dobra. Wszystko jest dobrze.
Jeszcze sprawdzę dokładnie, gdzie... O, jest chyba róża pamięci. Pięknie. Dobra, teraz pójdziemy oddać różę Triss. Czyli żeśmy tylko przyszli po jedną rzecz. Ciekawe, ciekawe. Dobra, to idziemy stąd. Myślałem, że coś mnie tu będzie czekało. Jakieś niebezpieczeństwo, ale widzę, że spokojnie było. Nikogo tu nie było, to tym lepiej było dla nas, bo myśmy mogli sobie wziąć tą różę pamięci. I teraz idziemy do Flotsam oddać jej tą różę. I ona powinna nam teraz przywrócić pamięć. Zobaczymy, co się stanie dalej. Bo aż ja jestem ciekaw, co się stanie, kiedy ona użyje tej róży pamięci. I nagle będzie jakaś, kurczę, kwintesencja mocy róży pamięci na działanie Geralta. I najpewniej przywróci mu kolejną część pamięci. Co raczej będzie korzystne dla Geralta, bo on wtedy wyjawi, co się dalej działo. O, lag był przez sekundkę. Ale to nie taki duży. Nie dość taki niespory. Mały lag. Ale przynajmniej mi teraz gry nie wywaliło, jak to było w przypadku 20 minut temu. Co mnie to rozwścieczyło. Ale no trudno. Triss pewnie będzie na tej karczmie. Mnie też nurtuje wszystko, jak już ci powiedziałem, nie raz, nie dwa. Dobra, masz to. Znalazłem różę pamięci, Triss. Musi być tam pięknie. Kiedyś było. Teraz to miejsce pełne smutku. Potrzebuję trochę czasu, żeby przygotować zaklęcia. To może zająć nawet kilka dni. Jak to? Jakie masz plany? Spotkam się z Jorvetem. Głupio by było, gdybyś dał się teraz zabić. Do czego zmierzasz? Niebawem odzyskasz pamięć. Spojrzysz na wszystko z innej perspektywy. Dowiemy się, co się stało z Yennefer. Mam rzucić to wszystko w cholerę? Powiedzieć Roszowi, miło było chłopie, ale ruszam w swoją stronę? Mógłbyś. Nic mu nie jesteś winien. Po prostu boję się, że wpakujesz się w coś, z czego nie wyjdziesz cało. Jorvet to stary lis, walczy z ludźmi od 100 lat. Ten Leto też nie jest zwykłym siepaczem. Aż strach pomyśleć, kto za nim stoi. To bagno, Geralt. Może cię wciągnąć, zanim się zorientujesz. Za późno. Chcę, żebyś wiedział, że jestem gotowa jechać z tobą na koniec świata ratować Yennefer, bo jestem to winna tobie i jej. Jestem gotowa rzucić dworskie życie, politykę królobójców, wszystko. Mogę nawet mieszkać w Kaer Morhen. Wszystko zależy od ciebie. Triss. Pozwól mi dokończyć, bo drugi raz nie dam rady. Jeśli będziesz chciał odejść, zrozumiem. Muszę to wszystko przemyśleć. Masz czas. Kilka dni. Spotkam się z Jorvetem. Przy odrobinie szczęścia złapię królobójcę, nim skończysz przygotowania. Jak uważasz? Kiedy odzyskam pamięć, zastanowimy się, co dalej. Dobra. No, oddaliśmy różę Triss. Co jest? Potrzebuję trochę czasu, żeby... Jakie masz plany? Kurde, po co z nią gadam? Nie wiem, co się stanie. Byłbym skończony. To miłe, dziękuję. Chyba tak, masz rację. Nikomu nic nie jest winien. Cieszę się, że zauważyłeś. To nie znaczy, że będę siedział bezczynnie. Złapię królobójcę, a ty i tak potrzebujesz czasu. Geralt, proszę, uważaj na siebie. Spotkam się z Zoltanem i pójdziemy do Jorveta. Przy odrobinie szczęścia schwytam królobójcę, a potem... A ten jaraziółko, kurde! Zajmiemy się własnym. Niech się naćpa na śmierć. Doskonale. Pogadasz z Roszem? Zastanowię się nad tym. Dobra. No Rosz, szykuj się na ostrą rozmowę. Za kilka dni zamierzam ruszyć w swoją stronę. Wracam na szlak, niezależnie od wyników naszej misji. Co cię do tego skłoniło? Jest szansa, żebym odzyskał pamięć. To czemu nie rzucisz wszystkiego od razu? Bo Triss potrzebuje czasu na przygotowanie zaklęcia. Poddajesz się, a królobójca? Wiele osób wciąż myśli, że to ty nim jesteś. Nic mnie to nie obchodzi.
Mam rozumieć, że chcesz puścić mordercę, którego zapędziliśmy w ślepy zaułek? Nie chcę. Jak powiedziałem, nie wyjeżdżam od razu. Złapię dla ciebie królobójcę. Nazywa się Leto. Wiem nawet, jak to zrobić. Jak? Nie spodoba ci się to. Mój plan wymaga współpracy ze Skojatel. Wełbie ci się pochędożyło. Nie. To Trizna opowiadała ci tych bzdur? Niebawem dostaniesz królobójcę w swoje ręce. Dam ci go. Albo jego głowę. A ty oczyścisz mnie z zarzutów i pozwolisz odejść w swoją stronę. I co jeszcze? Może mam wyściskać Orweta w podzięce? Jorwet to nie mój problem. Nie jestem łowcą elfów, nigdy nie byłem i nie zamierzam zostać. Widzę, że już podjąłeś decyzję. Ale obaj wiemy, kto tu się zachowuje jak kutas. O, level up. Dobrze. Teraz dajemy mu coś... jakiś talent. Kombinator. O, weźmiemy. Przydałoby się. Dziękować. Okej, okay, zrobione. Teraz trzeba do Zoltana. Tak, może jeszcze z nią pogadam. Nie. Tu nic. Szkoda. A dobra, rozmawiamy z Zoltanem. Dobrze cię widzieć, Zoltan. Właściwie co tutaj robisz? Długo by opowiadać. Zasrane to życie. 6 lat tyrasz jak wół, słuchasz pszczyn starego Breckenrixa. Klejnoty kupujesz. Zerwała zaręczyny. Szkoda. A ja dureń gawota się uczyłem. Ale chuj tam. Było, minęło. Czniacie udorę, młotownię w Nowigradzie i wszystkich Breckenrixów świata. Wracam do handlu. No i pięknie. Zoltan, mam do ciebie prośbę. Dla ciebie wszystko. Słyszałem, że znasz okolicznych Skojatel. A, chodzi ci o to, co jakiś fiucio wykrzyczał na rynku. Muszę się dostać do Jorweta. Wiesz, nie myśl sobie, że ze Skojatel jestem za pan brat. Jorwet mnie nie cierpi. Dlaczego chcesz się z nim widzieć? On wie, gdzie jest królobójca. Jorwet? Przecież to zwykły rzezimiech jest. No, ale dobra. Nie ma co siedzieć na życi. Chodźmy, opowiesz mi wszystko po drodze. Okej. Okay. Dobra, idziemy. Zarąbiście. Prowadź. Kto ci w ogóle powiedział, że mam kontakty ze Skojatel? Loredo. Kutas. A, za to chciał cię powiesić. Za konszachty z wiewiórkami. Jaki rwał jego mać konszachty? Spotkałem paru, owszem. Ale żeby od razu konszachty? Co wiesz o ich dowódcy? Mówią, że Jorwet jest szaleńcem. Ale Skojatel słuchają go jak matki. Wie, skurwiel, czego chce. Mam nadzieję, że mi powie. Powiem ci z dwojga złego. Loredo jest większy, kutas. Bo chciał cię powiesić? Podburza mieszkańców przeciwko nieludziom. Chodzą słuchy, że kombinuje z królestwem Kedwen. To bez sensu. Na co liczę? Jak to na co? Kedwen chętnie przyłączy kolejne ziemie i nada Loredo przywileje. Chodź, przed nami jeszcze kawał drogi. On zginie spokojnie. Przyjdzie czas, to zdechnie. No patrz, zostawił mnie. A co za... co za karzełek z niego. No prowadź, że... Właściwie mam jeszcze spadki FPS-ów. Bo to deszcz musiał jeszcze spaść nam na łeb. Mało tego. No i wejść głębiej w las. Mam nadzieję, że nie zmienili hasła. Miejmy nadzieję, że nie. Co ty grasz, Zoltan? Przecież wiesz, że możesz mi zaufać. Wiem, ale... Skojatel zaproponowali mi dowództwo jednego komanda. Debil. Jesteśmy na miejscu. Tu się z nimi spotykałem. Wiem. Celują do nas zuków. Co? Kurde. Nie, no, Geralt, wiem, że jesteś czujny jak żuraf, ale sobie nie dworuj. Podaj hasło. Ale komu? Pospiesz się. Ja pier... Kierkegaard! Jak się wydarł? Nie zrzyj się. Czego tu szukacie? Odzew! Heidegger. Zadałem pytanie. Prowadź do Jorweta. Po co? Gdybyśmy chcieli gadać z tobą, nie kazalibyśmy prowadzić się do waszego przywódcy. Ale Jorwet nie chce z wami rozmawiać. Mówił ci? Odejdźcie stąd, dopóki jeszcze możecie. Chcecie nas przestraszyć? We dwóch? Na drzewie siedzi jeszcze 4. Skąd wiesz? Słyszę oddechy. Jeden z nich jest chory albo zażył fistech. Skąd wiesz?
bo sapie jak Tur. I co? Zmiękły elfie fujarki? Chcemy tylko porozmawiać z Jorvetem. Tylko. Czekajcie na polanie. Wiesz, gdzie krasnoludzie. Przekażemy informacje Jorvetowi. A przekazujcie sobie! Geralt, idziemy. Dobry! Wiem, co sobie wykombinowali. Byłem tam raz. O czym ty gadasz? To miejsce to leże potwora. Wielkiego kurwiego syna z muszlą na plecach. Aha. Kręgopająk w tych okolicach? Niemożliwe. Nie wiem, jak się to nazywa, ale wiem, że jest straszne. Mm. Wpuścili nas w pułapkę. Trudno. Idziemy. Pewnie. Zabijemy tego krabopająka. Dla nas to nie będzie problem. A wręcz przeciwnie. Gdzie ty nas prowadzisz, Zoltan? Obawiam się, że do takiego miejsca, gdzie czeka nas śmierć. Ja już sobie lepiej miecz przygotuję. Jakbym miał już od razu zginąć, jeszcze sobie zrobię save'a. Dobra, save. Okej, dobra, zrobiony. No idźże, elfie, ty. Znaczy krasnoludzie, ale mi się teraz pieprzy wszystko, krasnolud z elfem. No idźże. Kurde. Aj, no już nieważne. Jesteśmy na miejscu. Okej. To świństwo grasuje tam na dole. Dokładnie tam, gdzie mamy czekać na Jorveta. Dokładnie. Nie inaczej. Co robimy? Dawno nie walczyłem z krabopająkiem. A ja rwał jego mać jeszcze nigdy. I wcale nie żałuję. Poczekaj na mnie. A ty co? Masz mnie za jakiegoś miękkiego kutasa? No pewnie. Przynajmniej tak wyglądasz. Dobra, teraz idziemy tak. Trzeba zaskoczyć. Tak dziwnie trochę, ale dobra. Idziemy, idziemy. Krabobająk niebawem czeka na nas. Zrobię jeszcze jednego save'a i walczymy z nim. Okej, okay, dobra. Idzie. O tym miejscu mówiły elfy. Ojej. To, co się zbliża, na pewno nie jest elfem. No, czas na ci. Tak, czas dla mnie, pewnie. To nie moja specjalność. Zablokowany. Ło, zaatakował. Dobra, znak Irden jest najlepszy teraz dla niego. I on już pada. Dobra, cofka. Chodź tu. Chodź tu, chodź tu. O, pudło. A, dajemy radę z nim. Chodź tu. Chodź tu. Pięknie, już po tobie. Pięknie. Zmasakrowany. Chowaj miecz. Pięknie. Poszło. Banał. No kurde, chciałem coś z niego zebrać. Ale dobra. O. Pięknie nas tutaj otoczyli. No bez jaj. Ej, no przecież ja nic nie zrobiłem, ja tylko zabiłem krabopająka. O, yo, Jorvet. Właśnie chciałem z tobą gadać. No w końcu, przyszedł czas. Znowu. Piękne przedstawienie, Gwynblade. Mhm. Zastanawia mnie tylko, po co zadawać sobie tyle trudu, skoro na końcu czeka nierówna walka i pewna śmierć. Mógłbym zapytać cię o to samo. Czego ode mnie chcesz, Vatgern? Mów szybko, zanim zabiję was obu. Leto cię zdradził. Właśnie. Chciał dogadać się z twoim towarzyszem. No nie teraz! Ciaran Ep Esnilien nie żyje. Jego wojownicy zginęli w zasadzce 2 tygodnie temu. Kłamstwo ma krótkie nogi, Gwynblade. Żyje. Jest na barce ranny, ale żywy. Sprzeciwił się Leto. Jego oddział zapłacił za to najwyższą cenę. To fajnie. Jeśli to, co mówisz, jest prawdą, Dwan zginie. Ale samo słowo nie wystarczy. To cię zaprowadzę. To co, wciąż ufasz temu zabójcy? Jeśli mnie okłamujesz. Jeśli kłamie, to Ciaran też. Sprawdzimy to. Zobaczymy, co Leto odpowie na twoje rewelacje. Gdzie on jest? No mów. Ruiny Kalnoed. Nie wiem, czego tam szuka, ale lubi to miejsce. Komando będzie nas osłaniać. Gotowy? Pewnie.
A więc najemny morderca okazał się zdrajcą. Na razie mamy jego słowo przeciw twojemu. Kim on jest, że tak mu ufasz? Dłan, który załatwia brudne sprawki z Coyatel? Jest kimś, kto był gotów zrobić, co należało. Kimś, kto dowiódł, że nikt nie jest nietykalny. Czego ty w ogóle chcesz, Jorvet? Nie zrozumiesz. Chowasz się po lasach, mordujesz zbieraczy chrustu, żywisz się korzonkami. Robię to, co muszę. Gdy widzi się cel na końcu drogi, można wytrzymać naprawdę dużo. Chowasz się po wykrotach, bo tak każe ci twoja duma? Nisko upadłeś, Enzid. Uważaj, co mówisz, Gwyn. O kurde. A twoja droga? Co czeka na jej końcu? A co cię to obchodzi? Esead Vatger, masz wszystko Epars. Nie wszystko mam Epars. Moje życie zależy teraz od twojego widzimisię. Dlatego jestem ciekaw. Powiem ci tyle. Dwaj królowie, którzy zginęli, to dwa kurwie syny, które podpisałyby wyrok na własne dzieci, by zachować władzę. Ale na wschodzie jest ktoś, kto zasługuje na koronę. A niby kto? Dlaczego chciałeś śmierci Foltesta? Porzućmy pozory. Foltest był rasistą. Mhm, pozwalałby w Temerii prześladowano starsze rasy. Był jak inni Dwan, ale jego śmierć znaczy dużo więcej. No dobra. Nie traćmy czasu. Okej, ruszamy. Zainscenizujmy coś. Powiesz Leto, że złapałeś mnie i oddajesz w jego ręce. Aha. A ty? Będę bez broni, ze związanymi rękoma. Jeśli mówisz prawdę, jego reakcja to potwierdzi. Nie ufam ci oczywiście. Moi ludzie będą mnie osłaniać. Rozumiem. Nie rozumiesz. Jeśli zrobisz coś głupiego, posmarują ci twarz miodem i wsadzą w mrowisko. A ty będziesz wył tak głośno, że usłyszą cię nawet jeźdźcy burzy. Moglibyśmy po prostu kazać Leto się przyznać. Aetfael. Moen Irid, ten... Co ty mówisz? Nie siłą, lecz śmiałością zdobywaj? Właśnie. Miej się na baczności. Dobra, idziemy. Jest szybki. Dzisiaj będzie dłuższy odcinek, pozwolę sobie na to, dlatego... Będzie masakra za chwilę. Yo. Leto. Biały Wiedźmin, kurde. Co to ma znaczyć? Co on tutaj robi? Dowiedz się sam. Przyszedłem negocjować. Ha, Jorvet, lis puszczy. Dał się wreszcie złapać. Nie doceniłem cię. No widzisz. Zabiłeś Foltesta. Nie wywiniesz się. Król jest martwy. A jedyną osobą, która widziała zdarzenie, jesteś ty. I to ty się z tego nie wywiniesz. Dość żartów. Uwolnij mnie. Ciaran powiedział, że chcesz zlikwidować Jorveta. A nawet jeśli, to dlaczego miałbyś mi pomagać? Bleded One. Powiedz mi, dla kogo naprawdę pracujesz. A elf będzie twój. Pracujemy dla samych siebie. My? Królobójcy. Ta. Demavent, Foltest, kto jeszcze? Kim wy do diabła jesteście? Spotkaliśmy się już kiedyś, Geralt. Pamiętasz? Nie. Nie, kurwa, nie pamiętam. Ja nigdy nie zapomnę. Uratowałeś mi życie, Biały Wilku. Walczyliśmy ramię w ramię. A teraz skrzyżujemy miecze. Nie doszłoby do tego, gdybym wcześniej zabił Jorveta. Serid i Egan utopią się we własnej krwi. Nie sądzę. Zanim Skojatel w Dolinie Pontaru zorientują się, że nie żyjesz, moi ludzie wykonają zadanie. Jacy ludzie? Ha? Serit i Egan, co to za jedni? Królobójcy, którym Skojatel pomagają w Dolinie Pontaru. No pięknie. To nie musi się tak skończyć. Mów. Dość tej farsy. Vedraj! Elle! Co ty grasz? W grę, którą przegrałeś. Właśnie. Co jest?
Bez jaj! Co tu robi? Roż, ty idioto! Daj mi miecz! Już. Masz tu. Zdychaj! Nie ma! Zdechniesz, Roż. Przykro mi bardzo. O! Epik! Muszę cię zabić. Nie zabijesz Spróbuj. Mnie. Spróbuj. Nie jestem królem. A teraz epicka walka z Leto. Szkoda, że stoimy po przeciwnych stronach. I tak cię pokonam. Co mnie topisz? To był niedobry chwyt. O kurde, gdzie miecz? Shit. Widzę, że nie zapomniałeś, jak się walczy. No, rzeczywiście. A coś ty myślał? Dlaczego w ogóle mnie ścigasz? Myślą, że to... Giniesz już. Dobra. Najlepiej cię z Irden wykończę. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Ło kurde. Ło, spokojnie. Chodź tu. No, już cię jadę. Dobra. Ło, krwawie, fuck. Noż ty. Dobra, trzeba też użyć. To było Queen, ale mi się pieprzy. Chodź tu, chodź tu. Dobra. Ło, pudło. Pudło. Ło. Dobra, teraz Irden. Dobrze. Kurde, musisz odpowiedzieć. Gdy miałeś okazję. Dobrze walczysz, chociaż nie tak jak kiedyś. Nie pamiętam. Dzięki go mnie. Dobra. Ło! Dobra, koniec tego. Jezu. Aż epicko się na to patrzy. Ła! Ło, który będzie silniejszy? Wystarczy wiedźmin i kilka elfów, żeby zabić króla. O kurde. Nie masz pojęcia, ile osób było gotowych nam pomóc. Mhm. Naiwniak, zdradzą cię. Czas Jorveta się kończy. Inni zostaną osądzeni i skazani za rozpętanie chaosu. Więc dlaczego? Byłeś jednym z nas, Geralt. Uratowałeś mnie. Mhm. Teraz jesteś mi kwita. Aha. Okej. Twoja wiedźma zna się na czarach. Jak myślisz, da radę teleportować mnie do Edirn? Jak będzie grzeczna, nie zrobię jej krzywdy. Ty... Znajdę cię. W takim razie do zobaczenia w Edirn. Ty palancie, ty. Jak cię dorwę. Niech tylko ja cię znajdę. Ty kurde... pedofilu. O ty. Gdzie Roż? Zabiliśmy kilku, ale reszta uciekła. Gdzie jest Leto? Martwy? Ruszył do Flotsam. Skąd wiesz? Chcę dopaść Triss. Muszę iść. Zabij go, zanim skontaktuję się z resztą. Jasne. Trzeba było ufać Dwan. Chodźmy. Nie, Geralt. My nie możemy tam iść. Dlaczego? Oczywiście. Zapomniałem, jacy z was wojownicy. Mete tarde, Gwynblade. Powodzenia. Aha. Tego to już Geralt nie potrafił przetłumaczyć. Za krótki ma język. Dobra. O, pozbieram te śmieci, które mi powypadały z rąk. I zakończymy odcinek już, bo jest długi. I to wyjątkowo długi. Okej, jeżeli wam się spodobał odcinek, nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Epicko było wręcz. Trzymajcie się, na razie. Yo!